Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie burmistrzu, ruszył program Wsparcie dla seniorów. To jest jakiś drugi moduł tego programu. Co to jest takiego? Zgadza się. Skorzystaliśmy ze środków, które tutaj oferuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Sięgnęliśmy po środki w wysokości 175 tysięcy złotych. No i faktycznie jest to wsparcie dla tych osób starszych. No nie trzeba dodawać, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i warto zadbać o tych najstarszych naszych mieszkańców. Mówimy na nich, że musimy zadbać o seniorów i to jest bardzo ważne. Jest to takie wsparcie, które oferuje ministerstwo, a może być dostępne właśnie przez gminę. Głównie chodzi o to, żeby ci seniorzy byli bezpieczni. Rozdaliśmy ponad 100 opasek bezpieczeństwa. Są to takie opaski, które nosi się na ręce i w razie jakiegoś zagrożenia zdrowotnego można przycisnąć przycisk. Już tam jest lokalizator GPS i on monitoruje te funkcje życiowe, czyli na przykład puls czy saturację. No i myślę, że seniorzy przez to będą czuli się bezpiecznie. Oprócz tego oczywiście opieka zdrowotna. Mamy zamiar także tutaj stworzyć, bo już sięgnęliśmy także po środki na budowę domu seniora. Jesteśmy w trakcie remontu, także tych zadań realizowanych przez gminę będzie sporo i mamy nadzieję, że seniorzy w gminie Opoczno będą czuć się dobrze. To jest takie wsparcie niesamodzielnych seniorów, ale ja mam pytanie, bo to trzeba się zakwalifikować do tego modułu drugiego programu Korpus Wsparcia dla Seniorów. To jakie trzeba spełnić kryteria? Jak najbardziej. No przede wszystkim trzeba skontaktować się tutaj z miejsko-gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, które realizuje ten program w imieniu gminy. Wszelkie informacje na miejscu można uzyskać i myślę, że jeżeli ktoś wyrazi tylko chęć do wzięcia udziału w programie, to postaramy się zrobić wszystko, by jeżeli nie w tym programie, to w kolejnym objąć tymi zadaniami naszych seniorów. Na ten moment mieliśmy środki na 100 osób. No, czekamy, myślę, że w przyszłości będziemy to rozwijać. To jest program realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opoczno. Panie burmistrzu, jakość pomiaru powietrza to jest bardzo dobre, że u Was jest tyle tych czujników. To jest ważne też dla alergików, bo też można śledzić te pomiary na tablicy multimedialnej. Jak najbardziej, już w tej chwili mamy takich 7 tablic rozlokalizowanych w całym mieście. No nie ukrywamy tego, że ta jakość powietrza w Opocznie była słaba, ona poprawia się, ale oczywiście chcielibyśmy, żeby jak najwięcej mieszkańców opalało ekologicznie. Obawiamy się, że no to, co w tej chwili jest dość spore zamieszanie na rynku, chociażby węgla, prawda, czy różnych paliw, że niestety zima może być trudna, jeśli chodzi o jakość powietrza, bo podejrzewamy, że no co niektórzy będą wracać do tych nieekologicznych źródeł ciepła, no ale faktycznie, by informować, a to jest najważniejsze, mamy rozmieszczonych 7 takich czujników w różnych miejscach miasta. Objęliśmy w zasadzie taką siatką, można powiedzieć, całe miasto. Będziemy to rozwijać, bo ten system jest spójny. Jedna taka zbiorowa tablica jest w centrum miasta na Miejskim Domu Kultury i ona pokazuje pomiary z wszystkich tablic, natomiast w poszczególnych miejscach z danej lokalizacji. Między innymi jest to na przykład na przedszkolach, co jest bardzo istotne, czy na szkołach i tam młodzi ludzie mogą się zapoznać z wszelkimi pomiarami i przede wszystkim, gdy widzimy zielony napis, że jakość powietrza jest bardzo dobra, to chcielibyśmy, żeby ten zielony napis zawsze się pokazywał na wszystkich czujnikach w mieście Opocznie. A czy zdalnie też można to monitorować? Jak najbardziej, jeżeli wejdzie się na naszą stronę www.opoczno.pl, jest taka zakładka jakość powietrza i wszystkie te 7 czujników można sobie zobaczyć. Na przykład, jeżeli ktoś chce wyjść pobiegać, może zobaczyć w danych częściach miasta, czy to powietrze jest dobre. No i zacznie się budowa dróg na osiedlu na terenie byłego PGR-u Januszewice w gminie Opoczno. Duży jest ten teren?
teren może nie jest tak duży, ale faktycznie prawie kilometr dróg, także pozyskane przez nas z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 miliony złotych z pewnością się przydadzą. Panie redaktor, mogę powiedzieć, że tam dróg praktycznie nie ma, także będziemy budować od podstaw. Faktycznie jest to teren byłego PGR Januszewice i w ramach trzeciej edycji rządowego programu moglibyśmy skorzystać właśnie z sięgnięcia po tych środków, z czego bardzo się cieszymy. Oprócz dróg będzie także nowe oświetlenie, także myślę, że będzie bezpiecznie i wreszcie godnie. W mieście Opoczno właśnie to jest takie miejsce przyłączone do miasta, ten PGR Januszewice i warto zadbać o tych mieszkańców. Dobrze, że są takie środki, także z nich korzystamy. Dobrze, że dbacie o mieszkańców, dbacie też o Tadeusza Kościuszkę, będzie wyremontowany. Zgadza się, w centrum starego miasta Opoczno mamy Plac Kościuszki i na samym środku właśnie zlokalizowane popiersie Tadeusza Kościuszki. Sięgnęliśmy po środki z małej architektury zabytkowej realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Cała renowacja tego piaskowca, bo to jest pomnik z piaskowca, będzie przekroczyć 35 tysięcy. Większość środków właśnie z tego programu. To ważne, by zadbać o naszych przodków, o bohaterów narodowych. A to miejsce, czyli Plac Kościuszki, cały czas się zmienia. Ja dodam, że co chwila są tam organizowane koncerty różnego rodzaju przez Bibliotekę Publiczną. Już w najbliższą sobotę także można skorzystać z wydarzenia kulturalnego. Także dbamy o to miejsce i mamy nadzieję, że nasz patron, czyli Tadeusz Kościuszko, już niedługo będzie odrestaurowany. Rozmawialiśmy poprzednio o budżecie obywatelskim, no i 17 projektów jest dopuszczonych do głosowania. Kiedy głosowanie? Głosowanie rozpocznie się 17 sierpnia, a zakończy 13 września i faktycznie, tak jak mówi pani redaktor, 17 projektów bardzo ciekawych, bo trzeba przyznać, że są takie duże jak tężnia solankowa czy lodowisko całoroczne, ale oczywiście mnóstwo placów zabaw czy te zadania związane z naszymi pupilami, czyli z psami na przykład. Mieszkańcy mają najlepsze rozeznanie, co trzeba zmieniać ich w okolicy. No i teraz znów wszystko w rękach mieszkańców. Można głosować już od 17 właśnie sierpnia elektronicznie, papierowo i zobaczymy, na co te pieniądze zostaną przekazane. No i jeszcze mamy taką informację dla rolników, którzy starają się o zwrot podatku akcyzowego, bo w trakcie składania są ci rolnicy, składają te wnioski, prawda? Zgadza się, można to było robić dwutorowo i właśnie rozpoczynamy tą drugi etap. Od 1 sierpnia do 31 sierpnia można takie wnioski tutaj w Urzędzie Miejskim, w Wydziale Rolnictwa składać, by można tą akcyzę odzyskać. No to jest ważne wsparcie dla rolników, także cieszy się ono dużym zainteresowaniem tych wniosków. Między 200 a 300 zwykle jest przyjmowanych. No i jest na to miesiąc, czyli trzeba się śpieszyć, trzeba zbierać te wszystkie faktury związane z wydatkowaniem środków właśnie na paliwo. Można odzyskać zwrot podatku i zachęcamy wszystkim, by to robić. Zachęcamy także, by środki, które możemy przelać tutaj za pośrednictwem wojewody, by otrzymywać je drogą elektroniczną, czyli na konto, by już nie trzeba było przychodzić i stać w kasie. Także co rok jest to usprawniane i mam nadzieję, że mnóstwo rolników, którzy funkcjonują w gminie Opoczno, skorzysta z tej możliwości. No nie wszyscy pewnie składają drogą elektroniczną, a gdzie mogą wnioski pobrać ci, którzy jeszcze tego nie zrobili? Wniosek, tak jak wspomniałem, w Wydziale Rolnictwa, który zlokalizowany jest właśnie na Placu Kościuszki naszego urzędu, można drogą elektroniczną pobrać na stronie www.opoczno.pl i nasi urzędnicy w tym wydziale pomogą oczywiście w wypełnianiu. Ja nie mam informacji, że byłby z tym jakiś większy problem, także mam nadzieję, że idzie to sprawnie. Bardzo panu dziękuję. Gościem Radia Parada był Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję serdecznie. Forum Radia Rock Parada.